kamery i dla hotspotu. Więc ja zacząłem się zastanawiać, o co tak naprawdę po wszystkim chodzi. O przesyłanie tylko drogą radiową sygnału z kamer, czy jeszcze czegoś innego. Natomiast urząd zgoda. Nie ma problemu. W honu głównym zamontować router z serwera, który jest. To kosztuje dosłownie paręset złotych i to wystarczy. Bo slot wyjście z serwera i skrzyneczki jest tam na pewno wolne gniazdo i można podłączyć taki routerek, kabelkiem wyprowadzić na hol główny i to zrobić. Tak jak ja mam to na przykład u siebie zrobione w internecie. Nie ma żadnego problemu. I to kosztuje w tej chwili router taki z antenką 70 zł. No proszę Państwa. I mamy internet w urzędzie, Panie Przewodniczący. W zasadzie kolega wyczerpał, to chciałem powiedzieć. Dziękuję. Proszę Państwa, żeby nie ciągnąć tematu. Ja tylko pytanie takie formalne. Czy istnieje możliwość każdy punkt oddzielna przegłosowywać? Czy istnieje w przyszłych sesjach tak tworzyć projekty, żeby każdy punkt w jakiś sposób rozbić i oddzielna odpowiada? Ponieważ ja mówię o przyszłych sesjach, bo znowu rzucamy do jednego kotła i wiem, że nie da rady głosować oddzielnie, ale czy w przyszłości istnieje rozbicie to na ileś punktów? Ponieważ fajne niektóre rzeczy mogą przepaść, bo rada powie, głosujemy przeciwko, bo jeden punkt jest do kitu. Nie odpowiada. Ale to nie odpowiada. I w tym momencie jest impas taki. Jak nie zagłosujesz za wszystkim, między innymi za najgorszym punktem, który wyrzuca pieniądze w błoto, to wszystko inne przepada. Jest to krzywdzące dla wydawania pieniędzy publicznych. Dla społeczeństwa. Już uprzejmie informuję i ustosunkowuję się do wniosku zgłoszonego przez komisję czy panią Czepińską na sesji. Po raz kolejny informuję, że w kontekście ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym radny, a nie rada w całości, nie ma prawa wnioskowania zmiany budżetu zatwierdzonego na dany rok. Ten przywilej przysługuje tylko burmistrzowi. Jeżeli wniosek komisji czy pani Czopińskiej pani burmistrz przyjmuje jako zasadny, to może w tej sytuacji konkretnej dzisiaj na zasadzie autopoprawki zrobić. Jeżeli pani to chce zrobić, to może to zrobić. Jeżeli pani podtrzymuje, to ja nie mogę poddać pod głosowanie pojedynczych punktów. Czy pan radca mnie poprawi, czy tak jest? Co do zasady, pan przewodniczący ma rację. Dziękuję. W takim razie pytam pani burmistrz, czy pani chce zmienić się treść uchwały, czy podtrzymuje pani treść ustawioną w razie głosowania? Czy możemy wycofać punkt? Ja mam pytanie, czy możemy wycofać punkt uchwały? Nie możemy. Nie możemy wprowadzić zmiany. Jedynie może zmianę wprowadzić pani burmistrz na zasadzie autopoprawki. Tak. Ja jeszcze chciałam prosić pana Adama Marszewskiego, żeby powiedział. Proszę pana. Szanowni Państwo, to co usłyszałem, to po prostu chciałbym nie zgodzić się z Państwem z tego względu, że budując każdy punkt z monitoringu miasta, wykładamy pewne pieniądze, zakupujemy urządzenia, zestawiamy łącza, budujemy słup. Pozostaje tylko zamontowanie anten hotspotów. I nie zgodzę się tutaj z panem radnym Bocie, że prędkość 128 kW i każdy następny, który się będzie dołączać, będzie dzielona. My gwarantujemy prędkość 128 kW każdemu. Dajemy 50 osób może wejść. To jest czas, tak jak jest tutaj przy mości obrotowej. I każdemu gwarantujemy 128 kW. Po pół godzinie użytkowania następuje rozłączenie, żeby mógł wejść następny. My te 128 kW gwarantujemy. Także nie, że dojdzie do sytuacji takiej, że będzie coraz mniej, bo praktycznie rzecz biorąc moglibyśmy dać prędkość 512. Nie możemy tego zrobić. Ale te 128 gwarantujemy. I te 120 tysięcy, które jest, to praktycznie są koszty minimalne. Przy mieście takim turystycznym jak Giżycko, gdzie nie będzie miało bezpłatnego dostępu do internetu, to my jesteśmy w tyle. Proszę pojechać na Półwysep Helski. Każda miejscowość, każda wieś ma bezpłatny internet. I to jest wszędzie. W każdej miejscowości turystycznej. A dodatkowo, jakie jest zapotrzebowanie mieszkańców Giżycka? Jest bardzo duże. Dziękuję. Z kolei sobie pozwolę sobie z panem się nie zgodzić. My oferujemy mieszkańcom, znaczy informujemy mieszkańców, że oferujemy im samochód. Tylko nie informujemy, że jest to niestety tramwaj. I to już
taki dobrze przychodzony. No niestety, prędkość do 28, tym bardziej byłbym zmartwiony, bo jeżeli powiedzmy sobie jestem takim biznesmenem, który przykładowo przyjechał do Giżycka odpocząć i powiedzmy sobie na plaży poleżeć, upalić swojego laptopa i potrzebuję ściągnąć powiedzmy sobie ofertę z mojego kontrahenta, która zajmuje powiedzmy sobie 15 mega, bo tam są powiedzmy sobie pliki, nie pliki i tak dalej, po godzinie mi się wyłączy internet, to ja dziękuję za taki hotspot. To jest jakby jedna rzecz. Poza tym druga kwestia, my już jeszcze niewiele mamy nad kanałem hotspoty i mamy w rejonie plaży hotspoty, prawda? Czyli mamy już w tych miejscach, gdzie de facto najczęściej przybywają nasi turyści. Dokładnie, to co bo w dodatkowych 12 hotspotów, to gdzie my je zamierzamy postawić? W jakich punktach tego miasta? Nie wiem. I teraz tak, 128 MB, większość powiedzmy sobie osób, które na osiedlu mieszka, czy w centrum powiedzmy sobie, kilobitów przepraszam, to oni już mają po pierwsze stałą prędkość gwarantowaną przez TPSA, czyli przez Neostradę, względnie przez Romix lub Multimedia. I to są prędkości rzędu 1 megabit. I to jest prędkość, która to jest minimalna, to już jest w tej chwili standard, niżej po prostu nikt nie oferuje. W tej chwili się zachęca do zakładania za przysłowiowe 20-30 zł łączy rzędu 2 megabitów. To przy 128 kilobitach to jest to prędkość żadna. 128 tysięcy na tego typu inwestycje, to pieniądze wywalone. Wywalone. Dlatego ja apeluję do pani burmistrz, żeby jednak to była autopoprawka. Natomiast jeżeli chodzi o te słupy, czy to w tej kwocie tych 128 tysięcy to też te słupy zliczone? Dodatkowo. Czy to jest kwota tylko i wyłącznie na same hotspoty, czy słupy są oddzielnie? To w takim razie nadal twierdzę, że są to wywalone pieniądze. Proszę Państwa, ci mieszkańcy Giżycka, którzy chcą mieć internet, to już mają. Dawno mają. Dawno mają. Dzisiaj na rynku są między innymi, ja nie mówię o Neostradzie, ale Multimedia, które naprawdę zainstalowano w bardzo wielu domach zmianę i telefonów i internet również. Bo ja go nie miałam, a dzisiaj mam. I wcale to nie są drogie sprawy. Nie płaciłam zbyt dużo. Ale chodzi mi o taką rzecz, to co powiedział pan Jan Sekta, kolega. Nie wyrzucajmy pieniędzy niepotrzebnie. Czy nie ma innego wydatku na rzecz miasta i mieszkańców? Naprawdę! Rozumiem, głosy radnych kierowane są do pani burmistrz, która ma decyzję w swoim ręku. Pytam o stanowisko pani burmistrz w kontekście treści projektu uchwały. Proszę Państwa, ja skoro wniosłam ten projekt uchwały, to ja jestem przekonana do tych hotspotów. Z tego powodu, że my jesteśmy miastem turystycznym, przypominam. I czasami turyście trzeba tylko włączyć laptopa i coś sprawdzić szybko na swojej stronie. Szukanie kawiarenek internetowych to nie jest nie idzie w kierunku rozwoju turystyki i tak dalej. Ale proszę Państwa, jeżeli to budzi tyle dyskusji i wątpliwości, to my jeszcze raz to zweryfikujemy jakby i przedstawimy Państwu, bo może nie trzeba 10 punktów, ale ja nie uważam, że jesteśmy już idealnie przygotowani i to, że mamy nad kanałem tą strefę, to już jest dobrze. A na plaży, a w porcie Eco Marina, w tych miejscach, a na ulicy Warszawskiej w samym centrum. Jest. W prywatnych restauracjach są darmowe dostępy do internetu. Ja proponuję teraz autopoprawką zdjąć te 128 tysięcy, ale po to, żeby odłożyć jeszcze dyskusję do następnej sesji, bo po prostu musimy sobie wyjaśnić wszystkie sprawy, tak żeby były one jasne. Dziękuję. Rozumiemy, bo niektórzy rozmawiają, że pani burmistrz na zasadzie autopoprawki ma takie prawo, zdejmuje tę kwotę, o którą występowała komisja społeczna. Proszę bardzo. Ale ja tylko jedno. Nie na następną sesję, pani burmistrz, tylko wtedy, kiedy już będziemy wiedzieli, że tworzymy tę ekomarynę. Wtedy będziemy zorientowani. Gdzie? I nie ruszmy. Dobrze, dziękuję bardzo. Zapraszamy jeszcze jakieś inne pytania. Pan Cezar. Ja bym proponował.